z ruchu Palikot. Panie ministrze, w poniedziałek 12 grudnia bieżącego roku opinia publiczna w Polsce oraz za granicą usłyszała o kolejnej kompromitacji polskich służb dyplomatycznych i instytucji podległych Ministerstwu Spraw Zagranicznych, jak również Ministerstwu Sprawiedliwości. Otóż, jak podaje jeden z portali internetowych, Straż Graniczna zatrzymała na Okęciu znanego białoruskiego opozycjonistę Alesia Michalewicza. Nasz, to znaczy polski MSZ, zapewniał, że zatrzymanie Michalewicza to pomyłka. Po kilku godzinach dysydent w atmosferze skandalu został uwolniony. Prokuratura w Warszawie zaprzecza bowiem, że wydała nakaz jego aresztowania. Sprawę Alesia Michalewicza na miejscu wyjaśniał ze Strażą Graniczną wiceminister spraw zagranicznych Krzysztof Stanowski. Najpewniej zatrzymano mnie na podstawie tego samego porozumienia, na mocy którego ujawniono konta Alesia Białackiego. Tak uważa opozycjonista, który w Warszawie pojawił się z powodu międzynarodowania. Funkcjonariusze zatrzymali go, gdy przechodził kontrolę graniczną przed odlotem do Londynu. Marcin Bosacki, rzecznik MSZ, mówi: to kolejna pomyłka. Znów zawierzono białoruskiemu listowi gończemu. Jednak prokuratora stanowczo zaprzecza, jakoby aresztowanie zostało przeprowadzone na jej zlecenie. Nie jest prawdą, że Aleś Michalewicz został zatrzymany na polecenie prokuratury. To wprowadzenie opinii publicznej w błąd, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Monika Lewandowska. Natomiast prokurator zwrócił się do Interpolu o informację o Michalewiczu. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nie wpłynął z Białorusi formalny wniosek o areszt. A dzisiaj Białoruś wycofała się nawet z międzynarodowych poszukiwań. Brak jest wniosku o ekstradycję i brak wniosku o tymczasowe aresztowanie, więc dla prokuratury sprawa jest zamknięta, dodał Lewandowski. Natomiast dla nas nie jest sprawa zamknięta, bo osoba została zatrzymana na jakiejś podstawie przez funkcjonariusza. W związku z powyższym zdarzeniem pytam, kto osobiście zawinił w tej sprawie, kto po międzynarodowej kompromitacji w sprawie ujawnienia kont Alesia Białackiego miał osobiście przeprowadzić odpowiednie działania, by chronić demokratycznych opozycjonistów od cynicznego wykorzystywania przez państwa niedemokratyczne międzynarodowych porozumień i konwencji służących ściganiu, przekazywaniu sobie nawzajem kryminalistów, a wykorzystane jest to do śledzenia i aresztowania opozycjonistów, których zresztą rzecz